Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek z oceniania stajni widzów, a dzisiaj jest z nami kolejna wspierająca, czyli... Chrupka. Tak, jest ze mną Chrupka i dzisiaj ocenimy i zobaczymy, jakie ona outfity dla nas przygotowała. Oczywiście zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Majka, Majja oraz Markot. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. To Chrupka, od której strony chciałabyś zacząć? Dobra, od tej. Dobra, idziemy. Tylko odstawię sobie jeszcze konia. Dobra, siadamy ze starego. A to jest stary? A no, stary z kitu. Bo to jest pierwszym koniem trzeciej generacji. Mi pasowało. A, w sumie fajne. Mamy Bibi jako pierwszego. Oczywiście jest to nasz konik klubowy. Oczywiście znowu tutaj poleciaj reklama naszego klubu. Polecam nasz klub. Nie wiem, czy też polecasz, Chrupka? Polecam. Też polecam, więc polecamy dołączyć do wspierania. No jest to śliczny konik. Im dłużej go mam, tym bardziej go kocham i po prostu mega już będzie mi się kojarzył na pewno do końca życia tak bardzo pozytywnie ten konik. Nawet już jak będą, kurczę, 10. generacja koni i tak dalej, to ja go będę kochać już normalnie. No, mi się mega jego ogon podoba. Żegnamy się z Bibi i witamy kolejnego konika. Jest to Koko. O, też jest to bardzo fajne imię. Mi się to właśnie kojarzy z tą animacją Koko. Nie wiem, czy widziałaś. A, widziałam. No, Koko to generalnie kokos chyba. Pasuje, kokosowy konik. I bardzo fajnie, że dobrałaś outfit biało-czarny do niego. Bardzo to fajnie na nim wygląda. Jest kotek. W ogóle przez chwilę myślałam, że to jest króliczek, bo on ma dosłownie taki sam kolor jak ten królik jeden. Big królik. Big królik, tak. Mamy czaszkę na torbie. Jest taki trochę wrogi. Znaczy wrogi. Bardziej mi się ta czaszka kojarzy z piratami po prostu. To miał być taki piracki koń jakby. No to właśnie idealnie ta torba do tego vibe'u pasuje. Mamy czarne ochraniacze. Jezu, jakie fajne takie czarno-czarne ochraniacze bez żadnych dodatków. No i właśnie bardzo fajnie, że te wszystkie eventzidło i właśnie strzemiona są srebrne. Żegnamy Koko. Idziemy po tej stronie? Może tak inaczej pójdziemy tym razem? Ja zawsze tak jak kogoś o mojej stajni oprowadzam. O, mamy Fluter! Cudowne imię dla może nie cudownego konia, bo nie lubię za bardzo Morganów, ale imię jest jak najbardziej cudowne. Wydaje mi się, że każdy mój widz powinien mieć w stajni konia o imieniu Fluter. To jest po prostu takie must have. Generalnie tego konia tak nazwałam, bo jest to jedyny Morgan, jaki mi się w ogóle podoba jakkolwiek. On jest ciekawy, macie ciekawą tą maść, tylko właśnie ja nie lubię tego, że on ma takie oko trochę takie zaróżowione, jakby, nie wiem, jakby miał podrażnione, ale generalnie maść ma ciekawą. No Morgany, za bardzo za nimi nie przepadam, bo są to seedy, już tyle razy było powiedziane, więc ten... O, Morgany mogą mieć? Nie gadaj, że Morgany mogą mieć te... Ja tego nie ogarniam totalnie, dlaczego nie pańty? Naprawdę? Jezus Maria, no chyba to jest jakiś żart totalny. W sensie, o Boże, Morgany mogą mieć te ochraniacze, a pańty nie, no to jest jakiś żart, SS. Jakiś skam. Jakiś skam, dosłownie. Tak czy siak mamy outfit taki brązowy. O, w ogóle to Flo bardzo pasuje do odcienia tego siodła. To jest Flo z Mistrzostw Kucyków? Tak. Nie wiedziałam, że ono jest aż takie brązowe. Nie wiem, czy mam za trzecie miejsce. Na pewno mam za pierwsze i za drugie. Chyba za trzecie jeszcze nie zdobyłam, ale bardzo fajny jest ten odcień brązowego. I kurczę, te ochraniacze muszę też sobie kupić. Tylko, że na konia, na którego da się to założyć. Co mnie też gryzie, to, że Andaluzy mogą to nosić. Drugie najstarsze, czy tam trzecie najstarsze konie trzeciej generacji. Pasoliki nie mogą to nosić, to jest też jakiś żart, no nie wiem. Chyba zrobimy ankietę. SSO, dajcie ochraniacze jakimś koniom po prostu. O, mamy Homeless, też o konia Homeless. Bardzo propsuje, fajne imię, podoba mi się. Nie wiem, czy ode mnie wzięłaś, czy gdzieś widziałaś, bo ja to akurat na TikToku znalazłam to imię. Ja z ocenienia stajni widzę. A, no ale koń mimo, że niby bezdomny się nazywa, ale bez domu nie jest, bo ma swój własny boks, jak widzimy, widzowie. Ale ma fajny w ogóle outfit teraz widzę, zielony, tylko kartki są może odrobinę ciemniejsze niż czaprak, ale bardzo fajnie pasują. Zwłaszcza przez to, że mają te białe akcenty, a ten koń jest właśnie taki siwy. Bardzo fajne te dodatki są też do tej torby. Bardzo lubię też tą torbę. No, ona jest fajna. No i też mamy czarne ochraniacze, tylko że one są chyba troszeczkę jaśniejsze. Nie, one nie są granatowe. One są czarne, tylko są jaśniejsze niż tamte czarne, co wcześniej widziałam, chyba nie? Ale bardzo fajnie wygląda. W ogóle ten anglik bardzo fajnie też wygląda. Jakbym miała mniej koni do trenowania, to może bym sobie jeszcze też go kupiła. Dobrze, mamy, o, kolejnego anglika. Yam Yam. Też bardzo fajne imię, też mam konia Yam Yam.
kocham Angliki. Kochasz Angliki, tak? No. No, Angliki są fajne. Tylko, że no właśnie, jakbym miała mniej koni do trenowania, to bym dość pewnie więcej kupiła, chociaż pewnie jak będą promocje, to i tak będę kupowała te Angliki. O Jezu, ten outfit mi się mega podoba. Jest taki wyścigowy i jeszcze ten sznurek. Jezu, ten czerwony w ogóle wszystko idealnie pasuje. W ogóle to siodło. Kojarzę to siodło, ale ma bardzo fajne te sznurowania jakby. To flow też srebrne idealnie się odznacza i tak mega pasuje. W ogóle ta gaśnica to jest hit. Tak, ja zawsze mówię, że ten koń nosi gaśnicę, bo jest taki hot. No, jeszcze czerwony w sumie, więc pasuje do niego. Czerwona kokardeczka z tyłu. Nie wiem, czy ten koń kopie, ale bo czasem się daje... Tak, wiem, na zawodach. Tak, właśnie daje się czerwoną kokardkę, mi się tak teraz skojarzyło. W ogóle ten outfit jest bardzo podobny do tamtego, tylko w innym kolorze i też na właściwie tej samej rasie i bardzo fajnie widać taki twój styl, że tak powiem. Tak, ja mam taki styl basic, nie basic. Mamy paper, po prostu papier? Czy ja dobrze myślę, że to jest papier? Chyba tak. On miał być Pepe Pan Dziobak. A, Pepe Pan Dziobak. Szanuję. Nie dało się konia nazwać Dziobak. A, platypus chyba po angielsku to jest Dziobak. No, szkoda, ale bardzo szanuję. Finans i Ferb to jest na pewno jedna z najulubieńszych kreskówek, bo jeszcze jest Manity Pony. Ja uwielbiam w ogóle ten czaprak. Generalnie to jest z tego zestawu, które uwielbiam bardzo. I te akcenty złote, mega dobrałaś w ogóle te kokardki. A wiem, że te kokardki nie są do tego zestawu. Tak, siodło nie jest do zestawu i ogłowie nie jest do zestawu, ochraniacze też nie. No, właściwie nic nie jest do zestawu, a jest wszystko bardzo dobrane, ładnie jakby było, więc wielki szacun. W ogóle to ogłowie mega wygląda na tym koniu. Kurczę, śliczne to jest. Też bym na pewno ubrała. No, jak na razie to mi się bardzo podobają twoje outfity. Takie też trochę w moim stylu. W sensie, no na pewno bym je po prostu ubrała. Dobra, mamy Cookie Wally. O, tak jak serwer. Tak. Bardzo fajnie, mój ulubiony serwer, polecam. U mnie Toffee Hill. A, no tak, w sumie jesteśmy na Toffee Hill teraz, więc... Ten outfit w ogóle kolorystycznie jest podobny bardzo do tamtego. Tak, ja bardzo lubię. Tak na złoto-czarno. Albo srebrno-czarno. Ja bardzo lubię tego pasofino. To jest chyba mój ulubiony pasofino w sumie. Znaczy, w ogóle pasofino mają mega maści, więc bardzo dużo mi się ich maści podoba, ale no do tego mam taki sentyment, bo u mnie się nazywa Fluter. Podoba mi się bardzo ta czapka, że tak fajnie wszystko wygląda i ta czapka, ale ta kolorystycznie ta czapka idealnie pasuje. Znaczy, czapka w sumie. Mamy kotka, Jezu, te jego złote oczka idealnie też pasują do tego outfitu. Bardzo fajnie te klamerki, te złote akcenty ze sobą też fajnie współgrają. No i ten kot jest jakby taki szary i w siodle też jest takie szare. No jest właśnie. Kurczę, no na pewno zwierzątko też jest idealnie dobrane. Bardzo fajnie ten czaprak też do tego siodła pasuje. Nie spodziewałabym się w sumie. Na pewno bym na to nie wpadła. Bardzo fajnie ten koń wygląda i podoba mi się ten taki akcent, taki trochę śmieszny, ale bardzo mi się podoba ta czapeczka naprawdę. I Cookie Wally. Ej, kurczę, muszę też konia nazwać po serwerach. Da się Thunder River, Rainbow River. Bardzo fajnie, bo ja przez tę serię naprawdę mam dużo pomysłów przynajmniej na imiona i nie muszę się zastanawiać długo, jak kupuję konie. Mamy kolejnego konia, jest to Lili. Bardzo słodkie imię. Też mi się kojarzy z imionami dla piesków w ogóle Lili. Ale Lili to chyba jest w ogóle też Lilia. Chyba tak. Teraz wam się widzowie wyświetla pewnie zdjęcie Lili jakieś, ale bardzo fajnie ten jasny różowy do tego konia pasuje. Do jednorożca zresztą, więc różowy zawsze do jednorożca będzie pasować. No. I bardzo fajne kokardki dobrałaś, bo mają i szary, i różowy, i biały. Idealnie to wypełnia cały outfit. Bardzo fajnie wygląda ten konik. Oczywiście mam ochraniaczki też te zimowe. Z zestawu jest chyba tylko siodło i torba, a tak to chyba wszystko jest też tak. No mega. I wydaje mi się, że no, w zwyczajnej wersji pewnie też wygląda fajnie. O, mamy konia Fox, też mi się bardzo podoba. Ej, czy można nazwać konia Foxy? Na pewno można nazwać konia Foxy. Raczej tak. Muszę też konia nazwać Foxy, bo też teraz przez to, że nie wiem, czy w ogóle wiesz, czy tam się interesujesz, ale wychodzi też film z FNAF-a i ja też mi się Foxy kojarzy właśnie z FNAF-em i muszę też na pewno konia nazwać Foxy, bo to jest mój ulubiony, ulubiona postać właściwie z FNAF-a. No ale oczywiście Fox jest rudy, wiadomo, lis jest rudy, więc już widzę, że tutaj outfit nawiązuje idealnie, jak sam koń właściwie, bo on jest w sumie taki rudy. To siodło jest w ogóle takie unikatowe, mało mi pasuje do koni to siodło, mam problem, żeby je gdzieś dopasować, więc je jeszcze nie kupiłam. Ja też. Ale do tego konia naprawdę bardzo fajnie pasuje i fajnie, że znalazłaś takiego konia, do którego pasuje to siodło. No, mamy kwiatuszki też, kurczę, idealnie kolorystycznie pasują. Są dwa żółte kwiatki, to też bardzo fajnie się wyróżnia, żeby było coś innego też w tym outficie. No i białe owijasy i czaprak i ten outfit też mi się naprawdę mega podoba. No, że niby taki basic, ale ładny. Tak, dokładnie. Dobra, mamy kolejnego, o, American Paint Horse'a, kolejnego. Bubble Tea. Mam tam razy. Tak, ja też, totalnie cię rozumiem, bo uwielbiam je. Moja ulubiona rasa w sumie FSSO. Bubble Tea, bardzo fajne imię, już u kogoś widziałam.
widziałam to imię. Nie wiem, czy lubisz bubble tea, ale ja lubię bardzo. Lubię. Tego painta nie kupiłam, jak on wyszedł, ale już widziałam go u kilku widzów i chyba jednak go kupię właśnie, jak będą te promocje. Mega oczywiście westernowy outfit, takim vibe'em pasuje bardzo do tej rasy. Fajne akcenty niebieskiego, w ogóle fajnie, że wzięłaś jeszcze ten stary czaprek, ja już zapomniałam, że... Znaczy stary, no. W porównaniu do tych wszystkich nowych westernowych, które wychodziły, to już trochę to mówię jako stary, no ale to jednak nie jest taki stary. Ale już zapomniałam, że są takie czapraki. Przez to wszystko, bo oni ostatnio cały czas wydają te nowe westernowe czapraki. Bardzo fajnie, że masz linę, oczywiście masz lasso, bo wiadomo, jak się jeździ westernowym koniem, to trzeba mieć lasso, żeby łapać bydło albo dzikie konie. Jest bardzo fajnie. Żeby łapać dzikie kury. Dzikie kury też, właśnie, dokładnie. Piszcie widzowie, czy wolicie owce, czy kury. Tak bez kontekstu piszcie. Zobaczymy, co napiszą. W ogóle ten odcień siodła mega pasuje do tej maści, teraz tak widzę. Nie mam tego siodła, bo on jest taki specyficzny, ale mega pasuje. No i oczywiście bosal też idealnie pod kolor. To są najlepsze westernowe konie i w ogóle zresztą dobra, to są najlepsze konie, co mamy dyskutować, przecież to jest no. Oczywiste. Oj, mamy mojego ulubionego Peyta. Jest to Dizzy. To jest w ogóle pierwszy koń, jakiego kupiłam. Mega szacunek, bo to mój ulubiony koń, fesesowiec. I to był jej pierwszy sprzęt. O, jest tak sentymentalnie, mega fajnie. Różowy też bardzo fajnie pasuje. O, bardzo mi się podobają te dodatki, że one są takie różne, ale mają ten akcent różowego i też właśnie bardzo fajnie pasują. Ta torba w ogóle ma też akcenty takie różowe. Ten outfit też jest basicowy jak te wszystkie inne, ale ma w sobie taką, to coś po prostu ma w sobie. Żywa też widzę tutaj. Ja w ogóle wesoło kocham warkoczyki. No, zależy na jakiej rasie, ale ja też zaczęłam lubić coraz bardziej, bo kiedyś nie lubiłam, ale oni teraz mam wrażenie, że coraz lepsze robią te warkoczyki, tak szczerze. Co można naprawdę bardzo mnie w stajni zauważyć, bo już Morgan miał. Painty miały też, tak? No jeszcze tam Shire będzie miał. No, lubisz warkoczyki. No, ewidentnie. W ogóle ten kwiatuszek też uwielbiam go dodawać jako dodatek. On jest takim idealnym odcieniem różowego. On praktycznie zawsze pasuje i bardzo ładnie wygląda. No więc też bardzo ładny paintik. Dobra, mamy Willow. Bardzo ładne imię. Jedno z moich ulubionych takich imion w ogóle angielskich. No i też Willow się nazywa jeden z dzikusków w SSO-nie. To też mi się kojarzy właśnie to imię. No i tutaj mamy bardzo podobny też właśnie outfit, że właśnie taki basicowy, ale taki na trening. Bardzo fajnie ten granatowy wygląda na tym gniadym. Taki outfit bym w prawdziwym życiu na prawdziwego konia założyła. Po prostu, wiesz, i ubierasz taki outfit i wyglądasz po prostu fancy, robisz sesję i tak dalej, trening, mega. Jeszcze jakby na sesję takiego ptaka ci przynieśli. Tak, no cudowne, jeszcze, no mega. W ogóle ten ptak też idealnie pasuje do tego outfitu, ale kurczę, tak jak tak leci i tak dalej, no mega by to wyglądało na pewno. No i też właśnie używasz właściwie takich nowych sprzętów, więc też ja to bardzo lubię, bo lubię nowy sprzęt FSSO. O, mamy Angel, mamy aniołka. To jest w ogóle koń, który ma pokazywać tego konia, którego ja mam aktualnie na awatarze, który też się nazywa Angel. O, czyli takie nawiązanie, ale mega fajnie. I ma dosłownie te same odmiany. Ej, to już w ogóle tym bardziej, to się nie dziwię, że go tak nazwałaś. Widzę, że już na czerwiec się przygotowałaś na tęczowe święto FSSO. Tak. W ogóle ta kokardka też jest fajna, że ma też te czarne akcenty, czarno-białe właściwie. To też i do odmianek pasuje, i do siodła. Kocham też to siodło, ale pamiętam, że to siodło jest bez statystyk, no. I dlatego często na nim nie jeżdżę, ale mega to wygląda. No, mnie denerwowało, jak jeszcze dużo czarnych siodeł nie miałam i najeżdżałam na to z chęcią założenia tego, ale miało te tęczowe dodatki. Nie pasowało później do reszty. No, w ogóle nie. Bardzo mi się podoba ten outfit. Dobra, tu i widzę, że stary. No, tylko, że ja tutaj mam pusty boks. On stoi tam. Możesz go tutaj przeprowadzić, jak chcesz, chyba, że pójdziemy tam do niego. Coś zrobiłaś, ale chyba ten i on się tu pojawił. W ogóle cały czas trzymasz go też za wodze, ale to już... Dobra, mam tutaj dwie konemary, ale to możesz troszeczkę nim wyjechać do przodu tutaj najwyżej i później go schowasz. I fajnie, bo ty masz białe buty, on ma białe ochraniacze i to tak, nie wiem, czy tak celowo było, czy przypadkowo. Celowo. O, no to mega, bo tak jakby oboje macie buty białe, więc bardzo fajnie. No i ten czaprak śliczny z tego zadania na południowym kopycie, uwielbiam go. To jest jedyny animowany czaprak w SSO. I on jest po prostu piękny. No, bardzo fajnie też ten niebieski w ogóle pasuje do tego konia. Bardzo fajnie, że kotek jest biały, fajnie pasuje do ochraniaczy. Ma niebieskie oczy. Oj, ma niebieskie oczy, tak właśnie widzę. Bardzo ładny outfit też. O, mamy West, czyli zachód. To jest generalnie mój jedyny fryz. Jedyny fryz, widzę, że Kary ma odmianki, ale ten fryz z odmiankami jest bardziej czarny, jest taki bardziej głęboki. Tak. Też mi się bardziej podoba akurat to. W ogóle bardzo fajna torba. Szkoda, że ma trochę zielone wnętrze, ale to... SSO lubi robić takie głupie torby, że robi wnętrze, które nagle do niczego nie pasuje. Bardzo fajnie, że ma balonik. Jak go gdzieś zostawisz, to
widzisz stary kabalonik. Też to pasowało, że jest taki czarno-biały. No, no, tak. O, i te kokardki z zadania z Nowej Grani, pamiętam je, bo bardzo je lubię. To o głowie w ogóle bardzo fajnie, że ten nachrapnik i naczółek jest biały, to też fajnie wygląda z daleka. No i westernowe siodło. Nie pomyślałabym o tym, żeby na Freza założyć westernowe siodło, ale bardzo fajnie na nim to wygląda. Mam wrażenie, że jest taki bardziej masywny przez to siodło, takie się bardziej wydaje jakby. Tak. Więc bardzo fajnie. Mamy kolejnego konia. O, jest to Lipican. Jest to Spider-Man, też bardzo fajne imię. Jest to gniady Lipican. Mi się akurat ten gniady Lipican aż tak nie podobał. Bo ja po prostu kocham gniade konie. Tak jak ja zawsze widzę Izabelka, to muszę zawsze kupić Izabelka, to ty tak masz z gniadymi pewnie. Ja mam takie z gniadymi i izabelowatymi. Bardzo ładnie ten brązowy sprzęt na nim wygląda. Bardzo fajnie w ogóle, że ten czaprak ma taki biały akcent, to do tego siodła też mega pasuje. Ochraniaczki są troszeczkę innego, takiego bardziej cieplejszego odcienia brązowego, ale... Wreszcie innych nie było. Boże, ta maskotka jest taka słodka, ja też ją mam. Ona chyba była kiedyś na walentynki i chyba teraz w globalu można ją kupić normalnie. Tak, ja ją mam akurat z kodu na walentynki. To serce się bardzo wyróżnia i bardzo fajnie. Mamy kolejnego konia, jest to Crazy. Ten koń chyba musi być strasznie szalony w takim razie. Ale też bardzo fajne imię. Też bardzo mi się podoba, że on jest taki podpalany. Też nie mogłam sobie pozwolić, żeby kupić prawie wszystkie Shire, bo mi się generalnie Shire też bardzo podobają. Fajnie właśnie też na nim brązowy sprzęt wygląda, bo przez to podpalanie właśnie, które ma na brzuchu, to fajnie pasuje. Oczywiście tutaj widzę, że czapraczek żółty i kokardeczki. Kolorystycznie ładnie pasuje do siebie wszystko. I strzemiona wędzidło też jest srebrne, więc też bardzo fajnie pasuje. O, tutaj widzę, że masz fajne dodatki, takie trochę na wyprawę jakby, czy do szkoły. O, do szkoły, mi się ze szkołą kojarzy ten. I wzięłam te dodatki tylko dlatego, że tam jest jedna żółta książka. A no, jest faktycznie, to pasuje też w sumie. Dobra, i mamy Elder. O, czekaj, Elder to chyba znaczy starszy, ale w ogóle bardzo fajne imię, jak na przykład do jakiegoś serialu czy coś, żeby tak nazwać postać. Też jest taki koń, który jest na wzór konia ze stajni, bo w stajni mamy Eldorado, który jest bardzo wysoki. A że jest Eldorado, przezwisko Edek, no to Elder stwierdziłam, że nazwa. Mega fajnie. Percherony są bardzo wysokie, więc bardzo fajnie nawiązałaś do tego konia, jeśli jest faktycznie wysoki. Serio, my jesteśmy takie małe przy tym koniu. Boże, ja dawno nie stałam przy Percheronie tak po prostu. Ma zaplecioną fajnie grzywę. Przez tą zaplecioną grzywę ma te dodatki srebrne i to bardzo fajnie pasuje też do tego sprzętu. Torba też idealnie po prostu do tego siodła i mega fajnie ten czarny sprzęt do tej maści pasuje. Nie gryzą trochę te dodatki przy ochraniaczach. A, te dodatki, te złote akcenty, no są trochę złotawe i trochę faktycznie bardziej te tylne, bo w tych przednich aż tak tego nie widać, ale to jeszcze można przymrużyć oko, ale generalnie bardzo fajnie wygląda ten koń. Generalnie miał mieć jakieś zwierzątko, ale przez to, że ta torba jest w środku fioletowa, to tak nie gryzło żenia. No, mnie też denerwuje. Bardzo lubię tą torbę, ale też mnie denerwuje to, że ona jest w środku fioletowa. Więc dobrze zrobiłaś, że ostatecznie już nic nie dałaś, bo to lepiej teraz wygląda. Dobra, to muszę teraz wybrać jakiś mój ulubiony, czy tam jakieś moje trzy ulubione. Tylko muszę się zastanowić, bo wszystkie outfity tak naprawdę miałaś bardzo fajne. No, Angliki mi się bardzo te dwa podobały. Jest to też taki twój styl i bardzo to widać. Ale dobra, to zostańmy przy tych dwóch Anglikach, żeby po prostu te dwa Angliki chyba tak najbardziej, ale ogólnie naprawdę bardzo ładne masz te outfity. Każdy z nich bym z chęcią założyła na swojego konia. To się bardzo cieszę. A z którego może ty jesteś najbardziej dumna? Ja najbardziej dumna? Myślę, że jestem sentymentalnie z Dizzy. Mhm. A tak to z starego. Stary też ładnie, no. To piszcie w komentarzach, który z koni od Chrupki wam się najbardziej podobał. A oczywiście zanim jeszcze skończymy, czy Chrupka chciałabyś kogoś pozdrowić? No tak, wszystkich wspierających oczywiście, widzów i starego, na którym siedzę. O, dobrze, ja też pozdrawiam oczywiście. Dziękujemy wam za oglądanie i ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.